Kochani, ja chcę dzisiaj powiedzieć do was troszeczkę na temat indywidualnej drogi do wolności człowieka. Nie takiej wolności ogólnej, o której się mówi, że mamy w Chrystusie wolność. Bo takie stwierdzenia, że mamy w Chrystusie wolność, to jest ładnie brzmiące sformułowanie. Kiedy dochodzi do praktyki, no to ludzie są totalnie pogubieni. Totalnie są pogubieni. Albo o tym mówią. Ja w ogóle dziękuję Bogu, że teraz więcej ludzi o tym mówi w ogóle, że jest totalnie pogubionych. Albo nie mówią. I udają, że w ich życiu jest wszystko dobrze, mamy Jezusa. Tylko że Jezus taki dwojaki trochę jest. Dwóch Jezusów jest. Jezus teoretyczny, Jezus praktyczny. Takich dwóch Jezusów przez całe życie towarzyszy Kościołowi na ziemi. Ostatnio się dowiedziałem, zacząłem badać troszkę, w piśmie się dowiedziałem, że było trzech Izajasz, co napisało tego jednego Izajasza. Wiem, że jest jeden Izajasz, zostałem rozczarowany w ogóle. Mój w ogóle wizerunek w ogóle runął i wiele trzech pisałem nawet. Ale to dobrze być rozczarowanym, bo czary zniewalają ludzkie umysły, wiecie. Ludzie jak są zaczarowani czymś, to iluzje uznają za prawdę i w związku z tym nie dostrzegają prawdy. W konsekwencji zło nazywają dobrem, a dobro złem. I tak to jest właśnie z tą wolnością, że wszyscy mówią tak, halleluja, jestem uwolniony w Chrystusie. No dobrze. Ale co to oznacza, że jesteś uwolniony? Idę do nieba. No bardzo dobrze, że idziesz do nieba. Powiem szczerze, że pójście do nieba jest bardzo prostą sprawą. Ja uważam osobiście, że osoby, które nie idą do nieba, to w ogóle... Ja nie wiem, dlaczego do tego nieba nie chcą pójść. Osobiście jestem tym zadziwiony, bo jest to tak proste pójść do nieba. Wystarczy uwierzyć w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych i ustanowić Go Panem swojego życia. I następuje odrodzenie ludzkiego ducha. Czy kto to czuje, czy kto nie czuje. Człowiek staje się prawnym obywatelem nieba. Dlatego napisane jest, że na tej drodze głupi nie zbłądzi. To nie można w ogóle, wykazując minimum chęci, nie nawrócić się. Minimum. Dlatego my uczymy ludzi w naszym zespole, wszędzie, naszych pastorów, liderów, żeby nigdy nikogo nie przekonywali do Jezusa. Nigdy nikogo nie przekonujcie do Jezusa. Nigdy. Jak tam ktoś nie chce, to niech idzie do piekła. No co ja mu mogę poradzić, jak on nie chce największego skarbu na świecie, tak? No jak przekonać go do skarbu, no rozumiecie. No przekonać to można, że jeden proszek jest lepszy od drugiego. To przekonywam, że wizjer lepszy od Ariela, czy to tak, jak to ma doświadczenie zależne. Ale do Jezusa nie wolno przekonywać ludzi. Nie wolno im wciskać na siłę tego. Ludzie muszą zobaczyć ten skarb, bo tylko spojrzenie na Jezusa jako na skarb doprowadza do tego, że my chcemy ten skarb. Bo jak ktoś nie widzi tego skarbu, prawda? Tylko widzi jakiegoś tam Jezusika, czy jakieś inne pokrakie, to coś nigdy nie spowoduje jego odrodzenia duchowego. Odrodzenie duchowe
jest spowodowane tym, że się uznało Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Na trudno, jeżeli się przekona kogoś do czegoś intelektualnie, żeby to coś, do czego się zostało przekonane, uznać za Pana i Zbawiciela. Bo to w głowach ludzkich to jest w ogóle jakaś pokrawka. Prawda? Więc nie przekonujemy, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dziękuję bardzo. Ktoś chce, życzy przyjąć, przyjmuje, nie życzy, do piekła i koniec. Jest napisane jak W na końcu tej naszej starej Biblii. Kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Kto święty, niech się uświęca. Kropka. Co tu w ogóle kombinować? Wiecie, o co chodzi. Ja oddałem mu swoje życie w 2001 roku. Padłem na kolana. Powiedziałem, Jezus, w ogóle jesteś moim szczęściem, moim skarbem, idę za tobą jak w dym, nie mam pojęcia jak, tak, ale idę. I idę. Od 2001 roku ja się nigdy nie zatrzymałem, nigdy się nie cofnąłem, nigdy nie miałem trudnego czasu, nigdy. Nigdy mi się nie przydarzyły dziwactwa jakieś. A ludziom się przydarzają non-stop dziwactwa jakieś. No ale nasza droga do wolności, ona nie jest. Inaczej, nasza wolność to nie jest tylko to, że się do nieba idzie. Bo można iść do nieba, drodzy przyjaciele, jak powiedziałem, trzeba być totalnym ignorantem, żeby do nieba nie pójść. Totalnym ignorantem, naprawdę. Wiecie? Ale nasza wolność to jest o wiele szersze zagadnienie. Bo ja osobiście, ja widzę większość ludzi w Kościele zniewolonych, a nie wolnych. Ja zawsze mówię, wolny to jestem ja. Jestem wolny jak dzik na lodzie. Jestem taki wolny. Rozumiecie? Jestem taki wolny człowiek. Można sobie zrobić test na wolność. Na przykład usiądziesz sobie w domu, pomodlisz się przez chwilę, żeś się uspokoił, puścisz sobie jakąś muzykę w tle i sobie pomyślisz na przykład o tym, czego się wstydzisz. Weźmiesz kartkę papieru i powypisujesz. Potem o tym, czego się boisz. Potem o tym, czego ci brak. Rozumiesz? I mi się nie chce dalej mówić, bo to szkoda naszego cennego czasu. Tylko na tych trzech elementach dowiesz się, jaki jest poziom twojej wolności. Rozumiesz? Zobaczysz, że są kompleksy, są lęki, że ta wiara twoja w ogóle to jest taka wiara w ogóle dziwna. Wiecie, w ogóle słowo, w Grece słowo być wierzącym i być posłusznym to jest jedno słowo. To jest jeden zwrot. To jest pismo. To w ogóle, wiecie, ktoś mówi, ja jestem wierzący, ale ja nie praktykuję tej wiary. Ja mówię, że ty nie wierzący jesteś. Wierzący to jest posłuszny. Jeżeli ktoś nie jest posłuszny, posłuchaj, to jest bardzo fajna sprawa. Jeżeli ktoś nie jest posłuszny jakiejś Bożej prawdzie, to oznacza, że on nie wierzy tej prawdzie. On intelektualnie to może wierzy, bo tam intelektualnie też jest problem, żeby powiedzieć, o, no tak, tak Biblia mówi. Ale co nas obchodzi, to co mówi Biblia, jak to w naszym życiu nie działa. Jak w naszym życiu dalej jest zniewolenie, dalej są kompleksy, rozumiecie? Przecież tylko na tym, gdyby się zatrzymał, chrześcijanie zasadniczo to jest zakompleksiony gatunek. W latach 70., bo teraz to nie, ale powiem wam, że w latach 70. zrobiono bardzo takie szerokie badania w Stanach Zjednoczonych na temat generalnie takiego załamania w różnego rodzaju nacjach. I przynajmniej nie nacjach, tylko struktura społeczna. I wiecie, najbardziej załamaną strukturą społeczną są muzułmanie. Byli wtedy muzułmanie. Na drugim ewangeliczni chrześcijanie. W Ameryce przeprowadzono te badania. Mi oczy wyszły jak szafy, człowieku. Ewangeliczni chrześcijanie. Na drugim miejscu najbardziej załamanych ludzi na świecie. Po prostu. Rozumiecie? Dlaczego tak jest? Dlaczego Chrystus, który w nas zamieszkał, On nie jest realnie naszą wolnością w większości przypadków. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wiedzą, że On jest życiem, ale zapominają też, że On jest drogą do tego życia. Jezus sam nam pokazuje, w jaki sposób może stać się naszą wolnością, bo to, że On jest, tak, to jest oczywistość pewna. Ale jak teraz dojść do tego, jak po to sięgnąć, to są dylematy, które spędzają sen z oczu chrześcijan.
Ludzie nie wątpią w to, że Jezus umarł za ich grzechy, że wziął ich choroby na siebie, że złamał demoniczne siły, tylko tkwią w miejscu, w którym nadal są chorzy, nadal są załamani, nadal są potępieni, nadal nie mają pieniędzy. Nadal! Tak wygląda generalnie chrześcijański, ewangeliczny światek. Przyjaciele, to jest smutna prawda. Są jednostki, które wychodzą ponad przeciętność. Rozumiecie? Jednostki. Jednostki. Ja kiedyś byłem w takim kościele zielonoświątkowym, lata temu, zanim jeszcze zaczęliśmy zakładać kościoły. I tam było wtedy 400 ileś osób. Ja tak sobie myślałem, już pod koniec mojego wyjścia z tego kościoła, miałem coraz bardziej mnie takie racjonalne myślenie do głowy wchodziło. Ja mówię, tak sam do siebie mówię, jakby w ogóle ci wszyscy ludzie, wiecie, to tak przechodziło przeze mnie, ja tego nie umiałem jeszcze dokładnie, jak się to umiem nazwać, ja to umiem nawet opowiedzieć. A to tak, jakby ci wszyscy ludzie, oni realnie byli w tej wolności, o której śpiewają, w tej sile. Jak my byśmy poszli tą 400-osobową grupą teraz na tą Warszawę po tym nabożeństwie, to byśmy w ogóle, mówię, rozpierniczyli piekło tutaj jak trzeba. Ale po tym nabożeństwie nikt nie szedł niczego rozpierniczyć. A wiecie czemu? Bo 90% tych ludzi miało rozpierniczone własne życia. Szli na tak zwaną agapę, wcinali, proszę ciebie, placek albo tosta, wybijali kawkę, tak? Wykonali standardowe, proszę ciebie, przekazanie plotek na ten temat, co się komu podoba, co się nie podoba i szli do domu. I tak do następnego tygodnia, i tak przez kolejne 20 lat. Rozumiecie, na czym rzecz polega? A potem jest zdziwienie i takie teksty. Jakiż to trudny kraj ta Polska. Jaki to trudny kraj? To zwykły kraj, nie trudny, nie ma trudnych krajów. Wiecie, o co chodzi? Wy kiedykolwiek przeczytaliście w Biblii, że Jezus w ogóle powiedział, idę na taki trudny region, idę do tego trudnego Sydonu, na trudnego Tyru idę. Tam nie było trudnych terenów dla Jezusa. Jezus miał równiutko wywalone, że to jest Sydon, Tyr czy cokolwiek innego. On szedł, głosił królestwo, uwalniał, uzdrawiał, wskrzeszał. Jego w ogóle to nie interesowało, czy to jest taki region, czy inny region. Zauważyliście to? On nie debatował pół dnia, czy tam, jakie tam duchy terytorialne są nad tym terenem. Rozumiecie? Teraz byliśmy w Izraelu, pojechaliśmy na sobie tam w dwie rodziny do Izraela w ferie zimowe. I ja sobie tak większość czasu spędziliśmy w Palestynie. Ja w ogóle teraz następnym razem, jakbym na pojechał, bym się zamustrował w Palestynie. W ogóle na pewno bym nie siedział w tym Izraelu. Czyli w Ramallah, gdzieś bym sobie wynajął jakiś człowiek, lokal czy jakąś. Naprawdę, przyjemniejsi ludzie. Poszliśmy na ortodoksyjną dzielnicę, to skakali obok nas, myśleli, że tylko trendowaci jesteśmy. Rozumiesz? A tam, człowieku, zasuwaliśmy człowieku sobie na piechotkę po pustyniach z jakimiś człowieku palestyńskimi beduinami, jeździliśmy na dzikich osłach razem z nimi, człowieku, rozumiesz? Nasze dzieci, człowieku, wpuszczaliśmy w te, człowieku, różne tam miejsca, było super, super. Dlaczego? Bo w nas była wolność. Jak się przyglądałem tam, to widziałem, że ten Jezus, on w ogóle nie miał problemu tam z niczym. Rozumiecie, o co chodzi? On w ogóle szedł w tej swojej osobistej wolności i tą swoją osobistą wolność prezentował na każdym miejscu. Wiecie, czego potrzebuje świat? Świat nie potrzebuje tego, żebyśmy mu powiedzieli teologiczną rzecz. Świat potrzebuje tego, aby nasze życie było wzorcem wolności. Wzorcem wolności. Żeby chrześcijanie nie mieli kompleksów,
żeby byli odważni, żeby byli zdecydowani, żeby nie bronili się bez przerwy. Ktoś im powie, proszę Ciebie, coś, a oni, ale, szarabarabarasa, baramanasa. Powiedział charyzmatyk, odwrócił się i zwiał. Tak się obroni. Rozumiecie, o co chodzi? Obronił się. Tak się ludzie bronią. Takie coś robią w ogóle. Potem się modlą, proszę Ciebie, Panie, ja modlę się teraz w imieniu Jezusa, żeby ta koleżanka więcej nie atakowała mojej wiary. Niech ona się mnie nie pyta. Ty mnie, Panie, poprowadź, kiedy będziesz chciał. Wiesz, co to oznacza? Nigdy nie chcę nic powiedzieć. Tak? Nigdy. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważna rzecz. Człowiek wolny to człowiek, przez którego ta wolność się przelewa. Wiecie, co różni, jaka jest różnica między studentem szkoły biblijnej a uczniem Chrystusa? Taka, że student szkoły biblijnej chce posiąść wiedzę taką, jak miał Chrystus. A uczeń, tak? Chce żyć tak, jak Chrystus. To jest wielka różnica. To studenci szkół biblijnych i oni wiedzę posiadają. Ostatnio na jednym nasze spotkanie wziął taka pani, taka tam, pani wykładowca z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Z Hatry. I ponad jej nazwiska, bo ona jest sławna. Przyszła tam do nas na modlitwę wstawienniczą. Akurat jej się zdarzyło, bo przyprowadziła taką koleżankę. Ta koleżanka, znaczy ją przyprowadziła, bo ta koleżanka przyszła i powiedziała, że ma przekonanie od Boga, że chce założyć kościół w ogóle. No więc oczywiście w kościele środkowym kobieta nie może założyć kościoła. W kościele środkowym uważają, że kobiety się nadają do różnych rzeczy, ale nie do tego, żeby kościół założyć. Tak myślą. Myślą, że Bóg to mężczyzna. Też tak myśleliście do tej pory? Chciałem was rozczarować. My nie wiemy, jakiej płci jest Bóg. Dlatego, że jest napisane, że On stworzył mężczyznę, kobietę na obraz i mężczyznę i kobietę na obraz swój. To my nie wiemy. My nie wiemy. Na obraz swój stworzył. Kobietę na obraz swój, mężczyznę. Ja nie wiem, co to jest w ogóle za historia. Tak? A tam myślą, że Bóg to jest mężczyzna i że w związku z tym to trzeba tak, żeby ta kobieta, to tam ona nie może. Więc ona przyszła do nas, ja mówię, dlaczego nie wybrałaś innych jakiejś federacji? Ona mówi, nie, ja o tym myślałam 2 lata. Jeżeli chodzi o kościół za granicą, bo za granicą w ogóle. Ja mówię, dobrze, mówię, zrobimy, mówię, robotę tam w tym swoim mieście. Ale wracając do tej pani tam z tego chatu, a to jest w ogóle ciekawe. Ta na chacie uczy, w kościele nie może głosić. To w ogóle to jest szok dla mnie. Ja nie wiem w ogóle, jak to ubrać, ale to jest, przepraszam, poza moją głową. Ja mam za małe wykształcenie. Ale jakkolwiek. 2 minuty wytrzymała. 2 minuty. Na tej modlitwie ustawienniczej. Moja żona uderzyła kilka razy w bębny, krzyknęła Jezus, a ta zgoła. A mi się do czego by doszło? My się nie w ogóle, rozumiecie, my jeszcze nic nie ruszyliśmy w ogóle, nie? W ogóle nic jeszcze, w ogóle nie dotknęliśmy zasadniczo żadnego bytu demonicznego w ogóle jeszcze, wiesz, nie? Zwiadła. Tak? Dlaczego? Dlatego, że ona nie chciała się rozstać ze swoim zniewoleniem. Rozumiecie? Wiecie, jaki jest wielki problem z wolnością, że ludzie nie chcą się rozstać ze swoim zniewoleniem, bo tak są przyzwyczajeni do swoich kompleksów, do swoich lęków, do swoich bóli, do różnych rzeczy, że oni nie chcą się z tym rozstać, bo oni widzą pustkę jedynie. Oni sobie myślą, że jak oni się z tym rozstaną, to co im zostanie? I używają takiej słowa, Panie, na Ciebie składam moje lęki, na Ciebie składam, Panie. Co to jest w ogóle złożyć na Pana swoje lęki? Ja zapytam takiego, że jak Ty na Pana składasz lęki, wytłumacz mi. Ja to bym chciał usłyszeć, jak to się robi, jak ty to rozumiesz, bo tam jak to się robi, to nie, jak ty to rozumiesz, bo jak ty to rozumiesz, to nie umiałbym wytłumaczyć, jak on na Pana, no mówi, na Pana składam, na Pana, składam na Pana, używa takiego odwrotu, składam na Ciebie, Panie, swoje lęki. Ja mówię, przechodzą Ci te lęki wtedy? Bo to jest dla mnie ważne. Nie, bo teologia dodatkowa, to tak, nie, bo wiesz, diabeł atakuje. Ja mówię, diabeł, tak? To jest kompletne zero. Kompletne. Do tego stopnia jest to zero, że z tym się nie walczy.
się nie walczy się z diabłem. Bardzo ważna informacja, się z diabłem nie walczy. Diabła się dominuje, tak? Bez żadnego w ogóle oporu. Po prostu. To nie tak działa. Ale ja mówię, nie, to po prostu jest tak, że to nie ma żadnego, że ty nic nie złożyłeś na tego Pana. Nadal jesteś zniewolony. Chcę wam powiedzieć o drodze do wolności. Wiecie, zobaczymy sobie ten fragment drugiej Księgi Królewskiej z 5 rozdziału. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. Okazuje się, że ludzie potrafią przestać cię lubić, jak się stajesz na przykład odważny. Jak byłeś bojący, to wszyscy to rozumieli, bo oni też byli bojący. Stajesz się odważny, to może też arogancki, pyszny, jak to. A ty po prostu chcesz być wolny. Wiecie, o co chodzi? W ogóle są takie... Przestajesz się bać, no, na przykład. Zobaczcie, ja nie będę... Będziemy sobie generalnie, polecimy sobie do 27 wersetu, ale poprzyglądamy się niektórym z nich. Pierwszy wersecik. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Widzimy, że był w problemie mimo swojej wartości w wielu dziedzinach życia. Czyli to, że ty w jakichś dziedzinach życia odnosisz sukcesy, to w ogóle nie oznacza, że wszystkie dziedziny twojego życia są wolne. I nigdy nie możesz na to w ten sposób spojrzeć. Nigdy na to nie możesz spojrzeć. Wiecie, jednym z większych problemów, który zauważamy w naszej służbie, to jest to, że ludzie przez pryzmat swojego namaszczenia i działań w namaszczeniu określają swoją wartość. To, że oni uwalniają od demonów, uzdrawiają chorych, wskrzeszają zmartwych, to oni twierdzą, że to jest to, co jest wszystkim. Ja się rozmawiałem z takim człowiekiem. Bo wiecie, my mamy taką służbę, bo służba apostolska to jest, uważam, najmniej zrozumiany produkt w Królestwie Bożym. Jak ja ludzie mówię, że jestem apostołem, a mówię, kto cię mianował? Ja mówię, już dzisiaj z poczty. No tak ludziom odpowiadam, ja mam odpowiedzieć. A kto jest, mówi, pod czyim te autorytety? Ja mówię, pod moje żony. Taki mamy układ. No bo nie możesz ludziom odpowiedzieć, bo w ogóle tego rodzaju pytania to zadają ludzie, to chcą się pokłócić z tobą w ogóle. Nie chcą się dowiedzieć tam, nic tam się nie chce dowiedzieć. Tam się ktoś chciał, kto chce się dowiedzieć, to jest miły i grzeczny. Ktoś chce się pokłócić, to od razu na ciebie najeżdża i koniec. Nie? I my na przykład, jako służba apostolska, dyskredytujemy fałsze różne. I robimy to publicznie. I tego jeszcze nikt nie robi w tym kraju. Umieszczamy zdjęcia ludzi, informacje, imiona i nazwiska. I nam zarzucano, dlaczego ty to robisz, Arku? Ja mówię, bo ja sądzę. Co ty robisz? Ja mówię, sądzę. Sprawiedliwie. Ale to Bóg sądzi. Nie, bo ja sądzę. Tam nie jest napisane do Boga te słowa, że Bóg sądzi sprawiedliwie. Ale sądźcie sprawiedliwie, wy. Wy. Rozumiecie? To jest w ogóle bardzo ważna rzecz. Ostatnio osądziliśmy takiego naszego brata w Chrystusie kochanego, który stwierdził, że Jahwe to jest szatan. Dym powstał taki człowieku po całej Polsce. On zadzwonił, skontaktował, ja go wcześniej napomniałem, powiedziałem mu, słuchaj, wycofaj, mówię, swoją stronę. Ja mu też nie powiedziałem, skasuj stronę internetową. Tak? Nie głoś tych rzeczy. Jakim prawem tak dojmujesz? Mówię, bo jestem apostołem. Rozumiesz? Ja mówię, skasuj to. Mówię, wprowadzasz ludzi w błąd. Bo wiecie, u nas w ogóle ten temat jest bardzo nieznany ludziom. Bo jak tak można? Można, normalnie, tak jak Paweł robi. To w ogóle dla niego było normalne. Powiedział, że mnie zaskarży. Powiedział, użyłeś mojego wizerunku. Ja mówię, no wiesz, jesteś osobą publiczną, przyjaciel, twój wizerunek jest w internecie. Ja złożę doniesienie do prokuratury. Mówi, to są szykany. Ja mówię, aha, mówię, pewnie, mówię, złóż. Opublikuję je szybciutko. Na pewno ci przyniesie wielu wyznawców to, że się chcesz z bratem prawować przed sądem, bo tak trzeba z ludźmi rozmawiać.
To jest bolesne dla ludzi. Ludzie nie rozumieją. Jak to? Ja mówię, a tak to. Facet doprowadził do tego, że kupa młodych ludzi w Polsce uważa, że można chlać, ćpać, palić papierosy, żyć bez ślubu, tak? I to nie ma żadnego problemu. Ponieważ teologia, że Bóg Starego Testamentu nie jest ojcem Jezusa, doprowadza do tego w konsekwencji, jaki cel jest w ogóle tego zjawiska. Aby chrześcijanie nie pracowali nad sobą, bo po co? Już nie musimy. Teraz mamy dobrego tatusia. Ojcem Jezusa jest dobry tata. Bóg mnie kocha. I potem ludzie, którzy są, przyłączają się do nas, potrafią nachlać się i uzdrawiać chorych, bo namaszczenie przez nich działa. No pewnie, że działa namaszczenie. Potrafią chodzić po pijanemu, uzdrawiać chorych, proszę Ciebie. Ludzie są uzdrawiani. Są uzdrawiani, a co ja mam potem powiedzieć? Rozumiesz? Jak mam do tego się odnieść później? Co mam zrobić? Dlatego ogromnym problemem jest to, że ludzie przez pryzmat namaszczenia swojego, tak? Określają swoją wartość, swoją wolność, swoją pozycję. Tak nie jest. Namaszczenie jest elementem, narzędziem. Nasza wolność, ona jest uskumulowana w całej naszej psychice. Tak jak my sięgniemy po głębie wolności, tak? Tak będziemy skuteczni. Namaszczenie po prostu jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej, jeszcze mocniej będzie przez nas działać, jak wyprostujemy dusze swoje. Taka jest prawda. Taka jest w ogóle prawda w tym wszystkim. Dlatego nasza wolność jest nam niezbędna. Facet jest generałem, odnosi sukcesy na wojnie, a jednak nabawia się trądu. Czyli jest coś w jego życiu, co niestety nie jest wolne. Można odnosić sukcesy w wielu dziedzinach, a jednocześnie mieć porażkę w innych dziedzinach. Rozumiecie? To trzeba zobaczyć. Można potężnie działać w jakichś sferach, natomiast w innych sferach być przegranym. I pamiętaj, jeżeli w naszym życiu zostają sfery, gdzie jesteśmy przegrani, tak? To my nie sięgniemy realnie po to, czego chce dla nas Bóg, czyli po najwyższą formułę szczęścia. Nie damy rady. Ta przegrana będzie nas trzymała przy ziemi. Rozumiecie? Ona będzie jak ciężar, będziemy jak przybici kotwicą. Nie możemy powiedzieć, bo jesteśmy w czymś tam dobrzy. Bo w czymś odnosimy sukcesy. Nie wolno nam się skierować na te rzeczy. Musimy spojrzeć na to, co nas trzyma przy dnie i wyrwać się z tego. Chrześcijanin musi być wolnym człowiekiem. W 100%. Nie ma, że on trochę jest zniewolony. Troszkę jestem zniewolony, nic nie szkodzi, żyję w łasce. Cóż za bzdet? Tłumaczysz się. Nie możesz tak żyć. Wiecie, że większość fałszywych teologii, które powstały, to powstały dlatego, że ludzie bronili swoich zniewoleń. Oni bronili na przestrzeni wieków swoich zniewoleń. Dlatego powstawały doktryny, żeby tymi doktrynami się okryć. Żeby się obronić, żeby się wytłumaczyć. I ja ci wytłumaczę, bracie, dlaczego ja tak mam. O! Tak powiada Pismo. Ja ci powiem, dlaczego ja cierpię. Ja nieraz słyszałem, ludzie mi tłumaczyli, dlaczego oni są chorzy jeszcze. Tłumaczyli mi, dlaczego są zniewoleni. Tłumaczyli mi, dlaczego tak długo są w jakichś kanałach. Oni na wszystko mieli teologię swoją. Ja mówię, pozbądź się teologii. Powiedz tak, choruję, bo nie wierzę. No powiedz, Rzeszko, no powiedz. Kurczę, pokuta, wiecie, kocham pokutę. Jak nic nie działa, to pokuta działa. Całe życie tak mam, człowieku. Jak nic nie, wszystko mnie zawodzi, pokuta mnie nie zawodzi. Pokuta, wiecie co to jest pokuta? Przychodzisz do Boga goły i wesoły. Przychodzisz i mówisz, nie mam pojęcia, o co kamień. Ale wiem, że to jest nie w porządku. Po prostu. I wiesz, co się dzieje? To z tego miejsca dopiero zaczyna płynąć moc. Ale to trzeba nazwać. Nie trzeba mówić, trochę tam jestem zniewolony. Ja nie potrzebuję do końca tej wolności. A co mnie tam będzie trzeba, tak?
Po co tam ja mam pracować nad duszą swoją? Po co ja mam to pracować? Duch Święty mieszka we mnie. Ja mówię, człowieku, Duch Święty mieszka w każdym, kto przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Co to w ogóle Duch Święty? Co ty w ogóle? No Duch Święty, on mnie poprowadzi. Mówi, nigdzie cię nie poprowadzi Duch Święty, że ty jesteś przytomny w ogóle. Dalej masz wolną wolę i chodzisz jakimi chcesz ścieżkami, tak? Rozumiesz? Jakimi chcesz z tym Duchem Świętym. Z tym Duchem Świętym w twoim duchu możesz iść w każdą patologię życia. On cię w ogóle nie zatrzyma. Będziesz chciał ćpać, proszę ciebie, to on nie zatrzyma tej kokainy czy czegoś tam. Będziesz chciał chlać, to on ci nie wytrąci kieliszka z ręki. Jeśli następowały jakieś takie sytuacje, to są cuda jakieś, rozumiecie o co chodzi? Cuda. Cuda. Ty nie możesz na takim czymś zbudować. Rozumiesz, na precedensach się nie buduje zasad. To, że ktoś, proszę ciebie, ja też! Ja po nawróceniu wypiłem, z litr wódki. W jakimś momencie. Z litr wódki wypiłem. I w ogóle się nie opiłem tą wódką. Następnego dnia siedziałem na nabożeństwie, a tu się zdobył, no i co? Nie działa, co? Ale to, czy to oznacza, że co? Że teraz ja idę i chlam notorycznie, proszę ciebie, bo to nie działa? Idę sobie kupuję pół litra, proszę ciebie, i sobie piję, bo co? Bo Duch Święty mieszka. No nie robię tak, tak? Nie robię takich rzeczy. Ja nie mam zgody w swoim życiu, żeby była jakakolwiek niewola. Ja, jeśli chodzi o moje życie, o moje osobiste, prywatne życie, tak? Jestem absolutnym decydentem. Nie jestem decydentem do życia innych ludzi. Mój autorytet się zmniejsza im dalej ode mnie. Mam jakiś autorytet do życia mojej żony, do życia moich dzieci, do życia ludzi, którym usługuję, rozumiecie? Mam jakiś tam autorytet, ale im dalej to się zmniejsza. Ale do mojego życia to ja mam 100% autorytet. Jozua, jak rozmawiał z Izraelem, mówi tak, będziecie posłuszni Bogu? Tak, będziemy. On mówi, a tam będziecie. Ja będę posłuszny Bogu. Ja i dom mój służyć będziemy Panu. To Jozue, tego był pewny Jozue, rozumiecie? Ja jestem w ogóle pewny tego, że ja nigdy się nie poddam. Ja. Ale nie wiem, czy ktoś się inny nie poddał. Ja nie wiem. Ale ja wiem, że ja nie. Ja wiem, że ja odniosę sukces życiowy. Ja wiem, że ja... Tak? Nie właduje się w patologię żadne. Ja wiem, że dlaczego? Dlatego, że ja dbam o to, żeby nie było zniewoli w moim życiu. Ludzie, jak ja namierzam w swoim życiu coś, co mnie hamuje, to się staje moim priorytetem. Ja kiedyś przeczytałem takie słowo w Biblii, że więcej wart jest ten, który opanowuje sam siebie, niż zdobywca miasta. Rozumiecie? Czyli ja mówię, o Boże, kochany, ja przysiadłem człowieku. Ja mówię, o Boże, to znaczy, że... Większą rzeczą jest to, że ja wyjdę z jakiegoś zniewolenia, niż to, że zewangelizuję całe miasto, przyprowadzę do ciebie. Tak, panie? Tak, Artur. Aha. To trzeba priorytety przebudować. My musimy przebudować priorytety. Priorytety muszą być prawidłowe. Waga musi być równa. Wiecie, kiedyś w Izraelu nie było takich odważników, jak my teraz tutaj mamy odważniki takie lane. Tam była taka bańka gliniana i to się Efa nazywało. I tam piachu sypali. I to łatwo było oszukać to. Dlatego oni oszukiwali na tym. Jeden tam od tego piachu wyjmował, drugi wkładał. I Bóg mówi, nienawidzę fałszywej wagi. W ogóle, wiecie, bo to było łatwo zrobić, wiecie. Posłuchajcie, łatwo jest źle zbudować system wartości. Bardzo łatwo. Diabeł jest w tym fachowcem, żeby nas do tego pociągnąć. Mówi, co tam się będziesz zajmował swoim zniewoleniem, jakimś tam małym trądem na manie, skoro ty jesteś generałem. Zdobywasz. Zdobywasz. Nie. Mam trąd. I to jest mój obecny problem number one. Od drugiego do czwartego. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na pierwszą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Namana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani, a gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go ten uleczył z trądu. Wtedy Naman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak,
A tak mówi dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Trzeba być czujnym na źródła Bożej informacji. No, to jest ważne. Rozumiecie? Trzeba być czujnym. Mała niewolnica przyniosła jemu informację o wolności. Trzeba być czujnym, bądź czujny. Nie mów Bogu, tak masz mi powiedzieć. Bądź czujny. Czujny. Boża informacja płynie z takich źródeł, że nigdy byś nie przypuszczał, że takie istnieją. Trzeba być czujnym. I co ci Bóg będzie pokazywał? Drogę do twojej wolności. Ze mną się kontaktuje mnóstwo ludzi i mówią, jakie rzeczy im pokazuje Pan. Ja patrzę, że oni są zniewoleni. Ja mówię, a przepraszam, a Pan ci pokazuje może twoją patologię? I nie, Pan mi pokazuje plan dla Polski. Ja mówię, jesteś zaburzony i masz duchy jeszcze. Mówię, zapraszam cię, mówię, na uwolnienie i na terapię. Mówię, rozumiesz mnie? I ze mną się nie są ludzie kontaktują. On dalej chce być prorokiem dla narodów. On chce być prorokiem dla narodów, bo on musi być prorokiem dla narodów. Bo jak on jest prorokiem dla narodów, to wtedy łatwiej się znosi swoje zniewolenie. Jeden z największych proroków, jaki funkcjonował w nowożytnym chrześcijaństwie. Facet potrafił prorokować co do godziny. Do końca swoich dni był czynnym homoseksualistą. Czasami to, co uważamy za mało wartościowe, może być dla nas źródłem wyzwolenia. Szukajmy rzeczy wokół siebie. Bądźmy, żeby pomóc się prostą modlitwą dzisiaj wieczorem. Powiedz, Panie, chcę, aby zawsze moje oczy były otwarte na informacje o drodze do mojej wolności. Do końca moich dni. Chcę być czujny. Duchu Święty, chcę być czujny. Ja modliłem się w 2001 roku, jak się nawróciłem, taką też modlitwą, to była jedna, miałem kilka takich modlitw, które na początku do mnie przyszły, jeszcze nie wiedziałem w ogóle, że to była inspiracja Ducha Świętego, ale była taka, ja bym mówił, Panie, daj mi wgląd we mnie samego. Boże, daj mi wgląd we mnie samego. Ja chcę widzieć te rzeczy, ja chcę je nazwać, ja nie chcę się bać ich nazwać, rozumiecie? Jeżeli coś mnie zniewala, to coś mnie zniewala. Ja nie będę udawał, że to mnie nie zniewala, tylko to nazwę. Najpierw temu nadam imię. Jak temu nadam imię, rozumiecie, to będę mógł tą rzecz zacząć rozwalać. Się nazywa najpierw rzeczy. Werset 5. Króla Ramu odpowiedział więc, jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył wtedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Jeżeli naprawdę zależy ci na twojej wolności, to zapłacisz każdą cenę. Ile wziął rzeczy, generał? Człowieku, to w ogóle nie było, że on tam mówi, okej, tam w ogóle coś tego. On się od razu, człowiek, on z takim materiałem powiedział, ja wszystko dam za moje zdrowie. Wszystko dam! Prawdziwa determinacja. Ludzie do mnie na przykład dzwonią i mówią, nie będziesz tam na naszym terenie kiedyś? Ja mówię, a o co chodzi? Bo mam depresję. Ja mówię, przyjedź do Warszawy. No wiesz, to jest tak daleko. Nawet siedzisz w depresji. Czego ty chcesz ode mnie? Pomóc się o mnie. Ja mówię, uspokój się. Czy ty jesteś przytomna w ogóle? Jak to pomóc się o mnie? A co ja jestem? Modlitewnik? Pomóc się o mnie. Ona mówi do mnie. Ty rozumiesz, o co chodzi? Mówię, zadzwoń do lekarza, powiedz, żeby cię proszę ciebie zbada przez telefon. Ty. Idź do chirurga, powiedz, panie doktorze, ja przyłożę, proszę ciebie, telefon do nogi, pan mnie zbada kość. W ogóle ludzie to żyją w takiej enigmie, po prostu, że człowieku, ja mówię, nie wiem, po prostu, mówię, pff. Ja mówię, do Warszawy przyjedź. Wsiądź w pociąg do Warszawy. A masz dla mnie jakiś nocleg? Ja mówię, bo się rozłączę. Mówi, jeszcze raz mnie powiesz taką rzecz. Mówi, przecież ty w ogóle nie chcesz, ty dalej chcesz mieć tą depresję.
takie prawdy, jak ja czytam w Biblii, one mnie wyzwalają. Rozumiecie, o czym mówię? Naman ładuje juki złotem, srebrem, szatami. Dlaczego? Bo jemu zależy. Jak komuś na czymś zależy, tak? To na rzęsach przyjdzie. A jak komuś nie zależy, to nie przyjdzie. I będzie się modlił. Ja się pomodlę, będę się pomódl. Tylko mnie nie mieszaj w swoją patologię. Bardzo cię proszę. Ja jestem pragmatykiem nieba, a nie teoretykiem nieba. Mnie nie interesują w ogóle takie rzeczy. Nie interesuje mnie to. Bo to nie działa. Większość demonów, które się wyrzuca, zaraz wracają. Przecież wiem, bo wyrzucam demony z ludzi. Kiedyś wyrzucaliśmy szejka, demony, miałem widzenie duchowe. Człowieku, ja je wyrzucałem, one się darły z powrotem do niego. Pazurami, człowieku. Wiecie, dlaczego demony wracają? Bo mają do czego wrócić. Gdzie padlina, tam są sępy. Nie chcesz sępów? Trzeba sprzątnąć padlinę. A nie ciągle gromić sępy. Sępy trzeba gromić, ale najpierw padlinę sprzątnąć. Wywal padlinę, nie będzie sępów. Diabła się zakłaca. Amen. Rozumiesz? Diabła trzeba zakłócić, nie trzeba dać mu żryć. Amen. On się inaczej wraca, wraca. I zawsze będzie wracał, mimo że jest przegrany, mimo że jest zerem kompletnym. Ale on jest jak dzikie zwierzę, jak czuje smród twojej niewoli. To on tam idzie i obsadza się naokoło. I buduje warownię. Rozumiesz? I buduje warownię. I buduje miasto. Miasto, miasto. A potem mamy do czynienia z człowiekiem i takim, który w ogóle już nie wie, w ogóle nie wie, o co chodzi. Ja już nie wiem, czy jest Bóg, czy nie ma. Że tacy ludzie, bo takich ludzi jest dużo, to sobie nie mówię. Ludzie, wiecie, jak ludzie żyją? Kupa chrześcijan to żyje takim, taką ostatnią nutką nadziei. O, takie coś żyją. Aby dotrwać. I słuchają, proszę takie Bigda, takie piosenki śpiewa Bigda tam. Piosenki takie ze śpiewnika starego pielgrzyma on śpiewa. Rozumiesz, to dopiero trzeba, rozumiesz, o co chodzi. Ktoś chce utrzymać swoją depresję, to niech słucha Bigdy, proszę ciebie, i czyta ze śpiewnika starego pielgrzyma, niech se śpiewa. On śpiewa, człowieku, taką piosenkę. Aby dotrwać tam, tak, no bo, żeby dotrwać tam, żeby wytrwać w nim, coś takiego. Tak słuchasz tego i twoja wiara spada. Tutaj była, włączyłeś Bigdę, tutaj była, tutaj spada. I tu jesteś. Mój Boże, kochany, gdzie ja jestem? Co się stało? Brata Bigdy posłucham. Ze śpiewnika starego pielgrzyma, normalnie. Normalny, proszę ciebie, w ogóle system, jak być w depresji. Rozumiecie, co to jest? Jakie wytrwać? Jakie przetrwać? Jakie wytrwać? Przetrwać? Jezus umarł na krzyżu, aby Jego owce miały życie i to życie w obfitości. Po to Jezus umarł na krzyżu, dlatego wstał z martwych, dlatego w ciele poszedł do nieba, dlatego Duch Święty został zesłany. Raz na zawsze. Nikt więcej nie będzie drugiej pięćdziesiątnicy, trzeciej, piątej, dziesiątej, pustych deszczów, innych deszczów, bzdury. Raz przyszedł na ziemię Bóg. Ostatnie słowo do ludzkości. Chrystus. Ludzie, na tym się żyje do końca dni. Halleluja. Jest jeden chrzest w Duchu Świętym. I jedna siła z nieba. Amen. Rozumiecie? Jeden Bóg. Jedna wolność. To jest tak wykrzywione wszystko, takie pokięte, takie trudne dla ludzi. Ludzie mówią, tak mi trudno. Jak ci trudno? No trudno. Trudno to jest buddyście. Rozumiecie? Trudno to jest muzułmaninowi. Trudno. Ale nie człowiekowi, który się narodził z Bożego Ducha. Jak komu jest trudno? Amen. A przez litość boską. My się narodziliśmy z Bożego Ducha nie po to, żeby nam było trudno. Dokładnie. Narodziliśmy, żeby iść do nieba. I żeby na ziemi odnosić sukcesy. Amen. Sukcesy. Teraz się kontaktujemy, chcemy się skontaktować, walczymy o to. Wierzę, że to zrobimy. Chcemy się skontaktować z biurem Petera Danielsa. Takiego milionera wierzącego. On ma w tej chwili 36 rocznik, on ma 92 lata. Chciałbym, żeby przyjechał do Polski ten człowiek. Ja byłem raz w życiu na jego konferencji. Raz. Ten facet mnie wypionował po prostu.
On miał wtedy 80 parę lat. Ja różne rzeczy słyszałem na temat pieniędzy i innych rzeczy, wiecie, bo to wtedy była taka duża konferencja w Polsce na temat pieniędzy. On przyleciał, pamiętam, przyleciał taki, wiecie, taka fajna sprawa, przyleciał taki dziedziunio, ustał i mówi tak. Przyleciałem tutaj prywatnym samolotem swoim. Wykupiłem sobie sam hotel, więc będę mówił, co będę chciał. I on, wiecie, nas tam kupa ludzi, pastorzy, liderzy. Ja wtedy dopiero zaczynałem moją taką przygodę ze służbą. I on powiedział taką rzecz. Mówi kilka rzeczy wstępnych. Po pierwsze, ludzie mnie pytają, jakim sposobem jestem milionerem. Mówi, po pierwsze wiem, skąd to pochodzi i na co to idzie. Po drugie, mówi, przynoszę swojemu pastorowi 40% moich dochodów, a wy idę. Cisza zapadła. W ogóle wiesz, ja siedziałem, mówię, a byłem w tym czasie, w takim okresie czasu, kiedy kradłem z dziesięciny, którą odkładałem. Miałem metodę, teologię miałem, jak się kradnie z kopercji, z którą się odkłada. I w ogóle mówię, o Boże, kochany, ojej. Mówi, po trzecie, tu taka żona jego siedziała. Mówi, to jest moja żona. Jesteśmy tam 50 parę lat po ślubie. Jak mnie dzisiaj całuje, to jest tak samo jak 50 lat temu. W ogóle wiesz, w ogóle. On nam tak jeszcze mówił, ten facet, rozumiesz? No w ogóle szok. Praktyk. I on powiedział tak. Powiedziałem do mojej żonki tak, kochanie, gdyby się zdarzyło, żebym już umarł, a byłby już moment, taka możliwość na ziemi, żeby przeszczepić komuś mózg i można było żyć dalej, to chcę, żebyś pamiętała, żebyś nigdy mi nie przeszczepiła mózgu chrześcijanina. Nie chcę cierpieć. Ja kocham tego faceta, Peter, tak? Ci z was, którzy jesteście anglojęzyczni, w ogóle posłuchajcie go, co on głosi. Ja nie słyszałem lepszych głoszeń na temat finansów. W ogóle, wiecie, to jest facet, który się narodził z Bożego Ducha na spotkaniu od Billy Grahama i potem większość krucia Billy'ego Grahama to on sponsorował w ogóle. W ogóle to mega gość, nie? Mówię. Chodzi o to, że jeżeli tobie zależy na twojej wolności, to ty zrobisz wszystko, żeby tą wolność osiągnąć. I ty z nikim nie będziesz wchodził w żadne dywagacje. Rozumiesz? To absolutnie. To będzie więcej. Nie będziesz szukał ludzi, którzy ci będą w tym musieli pomagać. Ludzie się zjawią. To jest inny temat. Ludzie się zjawią. W ogóle jak ty będziesz chciał swojej wolności, ludzie zjawią. To jest Bóg pośle ludzi. Jak ty chcesz swojej wolności, to Bóg ci, on ci pośle ludzi, piwnicznych ci pośle, cię przeleje. On cię przeleje. Że się wyklarował, cię wyklarują piwniczny. Od 6 wersetu do 9. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści, gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem go do ciebie Namana, mego sługę, abyś go uleczył z jego tronu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życie obdarzać, że tamten przysłał do mnie, aby uleczył człowieka z jego tronu. Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dwarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył wtedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Pierwotne drogi do wolności mogą zawieść. Facet ma list do króla izraelskiego. On myśli, że to tą drogą osiągnie swoją wolność. Być może opracowałeś metody w swoim życiu wyjścia z różnych patologii, tylko one nie działają. To nie jest istotne. Porzuć je. Kiedyś pewien mądry człowiek powiedział, jeśli moja modlitwa nie działa, to oznacza, że się źle modlę. Więc co robię? Zmieniam moją modlitwę. Nie ma problemu z Bogiem. Jest problem z moją modlitwą. Rozumiesz? Z tym jest problem, a nie z Bogiem. Pierwotne drogi do wolności mogą zawieść. Drogi znane i praktykowane.
pierwotne teologie, przekonania mogą zawieść. Może żyłeś w pewnych przekonaniach wiele lat, bo tak cię nauczono, tylko to nie działa. Rozstań się z tym. Nie załamuj się też, że, tak, że tyle czasu straciłeś, że tak długo byłeś w tym i to nie działa. Nie bój się wyrzucić jakieś rzeczy. Nie bój się tego. Nie można wycofywać się, jeżeli utarte schematy zawodzą. Chrześcijanin nie może się wycofywać, jeżeli zawodzi utarty schemat. Jeżeli zawodzi jakiś utarty schemat w moim życiu, uznaje, że schemat jest błędny. To, że on wczoraj działał, nic mnie nie obchodzi. Rozumiecie? Istnieje takie zwiedzenie, popularnie zwane namaszczeniem Nehushtana. To jest tak zwany system starego namaszczenia. Rozumiecie? Wąż, który był na pustyni, wykuty, tak? Przez Mojżesza na rozkaz Boga, ponieważ Izraelitów kąsały węże, ten wąż miał być, tak? Takim punktem wiary. Oni mieli na niego patrzeć i wtedy ich wiara rosła i oni przestali być gryzieni przez węże. Ten sam posąg, ten sam jakby ten wąż na tej tyczce przetrwał lata. Setki lat później znalazł go jeden z królów izraelskich w jednej wiosce. Kiedy czyścił Izrael z bałwochwalstwa, ten wąż stał w centrum tej wioski, nazwali go Nehushtan i oddawali mu cześć. To jest oddawanie czci staremu namaszczeniu. Ludzie mówią, a bo kiedyś tak było. Ja mówię, nie ma kiedyś. Kiedyś to jest historia, a jutro to jest tajemnica. Jeżeli nie czaisz tego, to Kung Fu Panda obejrzyj. Tam jest ta bardzo ważna prawda przekazana przez ciebie przez żółwia, który jest symbolem Ducha Świętego, jakby ktoś nie czaił, o co chodzi w Kung Fu Panda. O to chodzi. Wczoraj to historia, jutro to tajemnica. Co jest? Dzisiaj. Jak się Bóg przedstawia, mój żołnierz? Jestem Jahwe. Jestem dzisiaj Bóg. Teraz. A jutro ty będziesz Bogiem? Się nie interesuj, mój żołnierz. Ty dzisiaj we mnie wierz. Dzisiaj ze mną chodź. Cały AA na tym zbudowali. Nie piję dzisiaj. Od dawna dzisiaj nie pijesz 20 lat. A on dzisiaj tylko nie pije. On przeżywa 24 godziny bez alkoholu. To jest czysto wyjęte z Biblii. No. Tak sobie pomogli, tak się uratowali. Zresztą mieli duże sukcesy na początku, póki Jezusa nie wycofali. Czy mają 3%. Gdy pragniesz wolności i robisz kroki ku niej, decydujesz się na tą wolność, to Bóg potężnie zaczyna się zbliżać. Zobaczcie, ten facet nie załamuje się, że ten list nie działa. On nie wyjeżdża, nie ucieka. On stoi bezradny. Bezradny, tak? I co się dzieje? Dziwnym trafem dowiaduje się prorok, że taka rzecz. Zobacz, jak się nie cofniesz. Jak przetrwasz to, że się załamują stare schematy. Rozumiesz? Stare doktryny, stare przyzwyczajenia, że starzy przyjaciele zawiedli, że stare narody padają. Jak przetrwasz, to Duch Święty zrobi ruch. Amen. On zrobi ruch. To jest to. Rozumiesz? Zrozum tą rzecz. Bo On pragnie twojej wolności bardziej niż ty. Amen. Bo On wie, co to znaczy, że jesteś zniewolony. Bo On wie, co to jest. On tego pragnie. Amen. On tego pragnie bardziej niż ty. Prorok dowiaduje się. Odważnie wierzę do króla i mówi, dlaczego? Wiecie, ja kocham tych w ogóle typów. On w ogóle wie, wszyscy przed królem drżeli, on wierzy do króla i do niego na ty. A dlaczego, mówię, ty takie rzeczy robisz ty? W ogóle rozumiesz? Eliasz i Elizeusz, to w ogóle nie, to kozaki w ogóle nie. To w ogóle... Mówię, dlaczego? Przecież jest prorok w Izraelu, do niego przyszli. Zrozumcie, to w ogóle, to tak jest. No, pewność siebie, do maksa. 13 werset.
Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili mu tak: Ojcze, gdyby prorok nakazał... Aha. Dokładnie. Bo tutaj, no historię znamy, nie będziemy mówić. On idzie do proroka, prorok mu każe coś zrobić, wykąpać się w tej wodzie i on się burzy na to. Ale to cały czas się wyjaśnia dlatego, że on ma schemat. Zobaczcie. Jeden schemat zawiódł, tak? Ale i teraz on już niby wchodzi w coś, tak? Ale zobacz, w jego wnętrzu jeszcze jest ta informacja, że... Ale nie tak sobie to wyobrażam. To nie tak miało być. To nie tak. Wiecie, jak my budujemy zespół apostolski, ja mówię, ludzie, my musimy być jednej myśli i jednego zdania. My nie ma czegoś takiego, że my w tych naszych kościołach, że w tej chwili kilkadziesiąt kościołów, że my w tych naszych kościołach mamy na przykład różne nauczania. Się nie naucza różnie. My możemy mieć dalsze objawienia różne co do szczególnych działań, tak, ale fundamentalnie, że mamy mieć jednolite. Jednolite. W żadnym z kościołów nie ma prawa zaistnieć informacja na przykład, tak? Że powiedzmy jest inne rozwiązanie, powiedzmy uzdrowienie niż w krzyżu Golgoty. Nie ma tego. Niektórzy mówią, ale ja miałem inne wyobrażenie zespołu. Ja mówię, to odejdź od tego. Zwijaj pinkiel i leć na swoje, niech ci Bóg błogosławi. W ogóle nie. A to jest samordyzm. Ja mówię, ale święty. Ale święty. I działa. To jest apostolstwo. No ludzie nie rozumieją takich rzeczy. Bo gdyby to Paweł te listy wszystkie pisał, bo oni swoje koncepcje mieli, rozumiesz? Bo listy mają napisane. Wyrównuj moją koncepcję. A więc tutaj nadal on jest zdziwiony tym, tak? I zobaczcie, jest już w zasadzie w takim miejscu, że prawie odszedł. Więc chcecie też uczulić na to, żebyś był człowiekiem otwartym, tak? W takich sytuacjach najbardziej kryzysowych na jakieś koncepcje nowe. Możesz być w bardzo kryzysowych sytuacjach i pojawią się nowe koncepcje jakieś. Coś nowego. I ty możesz być, ale nie, to nie jest dobry pomysł, nie? To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Jeden z ludzi, z którymi pracuję, zaczął wychodzić z bardzo silnej formuły poniżenia. Poniżenie było jego niewolą. Zaczął z tego wychodzić. To poniżenie też doprowadzało w jego życiu do tego, że się bał podejmować kroki finansowe. Bał się, że on nie będzie w stanie sprostać czemuś. Kiedy wyszedł ze swojego zniewolenia, natychmiast zainwestował w coś, czego się potwornie wcześniej bał, 100 tysięcy złotych. Przyszedł do mnie i mówi, zainwestowałem 100 tysięcy. Patrzył na mnie, wiecie co widziałem w jego oczach? Widziałem odwagę. Patrzył na mnie i mówi, Artur, ja mówię, na jaki czas? On mówi, 6 miesięcy. To jest super. On mówi, natychmiast, kiedy zrobiłem inwestycję, posłuchajcie, zrobiłem inwestycję, natychmiast spadła waluta, w którą zainwestował. Natychmiast. Ja mówię, co robiłeś? Przez 3 dni nakazywałem dolarowi, aby się podniósł. Amen. 3 dni. Dzień i noc. Bardzo dobrze. Mówiłem do dolara. Mówię, podniósł się. On mówi, do takiego stanu, jaki chciałem. Wiecie, patrzyłem na niego, miałem łzy w oczach. Byłem dumny z Boga. Byłem dumny z mojego Boga, który człowieka na moich oczach. Wiecie, ja różne rzeczy widziałem. Ale kiedy widzę, jak ktoś wychodzi z takiego zniewolenia, rozumiecie? Gdzie ma wątpliwości na pułapie 100 zł, gdzie ma rozchwianie, gdzie się boi, do tego momentu, gdzie facet inwestuje
100 tysięcy, tak? I przez 3 dni nakazuje walucie, żeby się podniosła. Ja mówię, cóż mogę powiedzieć? 13 werset. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdyby ci powiedział, obmyj się, gdy ci powiedział, obmyj się, będziesz czysty. Słuchaj ludzi, którzy są ci oddani i wiernie trwają przy tobie. Słuchaj tych ludzi. Oni pomogą ci odnaleźć drogę do wolności. Dlatego tak ważną rzeczą są przyjaźnie, głębokie przyjaźnie. Głębokie przyjaźnie. Nie halleluja. I po pleckach klepanie, dziwne rzeczy tam. Halleluja. Jak się trzymasz? Dobrze się trzymam. Halleluja. Człowieku. Ten Sylwester Sabral jedną kobitkę musiał uwolnić od ducha halleluja. Działaj, halleluja, na pierwsze ławce krzyczała. Tu się do tego zejść, mówi każdy, wejść do Boga, halleluja, bo mi zaraz tam narobił, chwalę się spotkanie. Stała wróciła, w duchu, a on był w szoku. Duch halleluja, wyjdź. Bo co on mówi, to halleluja, halleluja, halleluja. No rozumiem, no ja rozumiem, no raz powiedziała dwa, no, ale nie 50. To jest niewolenie, no żaden normalny człowiek tak nie trzyma. Żaden normalny człowiek nie robi takich rzeczy. Żaden umysł normalny. Zauważyliście to? Takie w ogóle ludzie robią rzeczy? Nie wiem, czy w ogóle zauważycie, ludzie przychodzą do kościoła i zaczną innym językiem mówić. Ale nie językiem, który jest duchowym językiem, tylko używają innych zwrotów. Innych zwrotów. A w firmie nie mówią halleluja. To w firmie powinni mówić halleluja. To w firmie. Przed wyrano do biura halleluja. Od razu mi zmieniło rzeczywistość. Wszyscy przyszedł do niego, co ty powiedziałeś? Aha, zaraz ci powiem. Ale on nie przychodzi, tak? Tylko to w kościele. Jak się daje halleluja? To nie są przyjaźni, to nie są normalne, zdrowe relacje. Buduj relacje przyjaźni z ludźmi i otaczaj się ludźmi, którzy są twoimi przyjaciółmi. Oni są potem kanałem przekazu informacji o twojej wolności. Oni będą cię wielokrotnie podtrzymywać. Oni będą mówili ci, nie bój się. Oni będą przy tobie, kiedy będziesz w bardzo trudnej sytuacji. Przyjaciele będą przy tobie. Przyjaciele. Przyjaciele będą. Rozumiesz? Nie bój się tego. Są chore zależności, ale są zdrowe. Zdrowe są dobre. Zdrowe są dobre. Od 14 do 16. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecka. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem i przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przez którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegać będziesz nań, a choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Gdy sięgasz już po swoją wolność, to nie próbuj zapłacić za nią obietnicami, przysięgami, służbą, czymkolwiek. Po twoją wolność przychodzi się, tak? Ponieważ jest zapłacone. Nie twórz w swojej głowie potem systemu warowni, że zostałem uwolniony, zostałem wyprowadzony, więc teraz będę taki, czy będę inny. Nie! Bądź sobą. Najlepszą rzecz, jaką możesz zrobić, to być sobą. Weź swoją wolność i żyj jako wolny człowiek. Bóg tego chce. Bóg nie chce, żebyś był wolny, abyś coś dla Niego robił. Robi to się z miłości, a nie, że się płaci. Rozumiesz? Pamiętaj, tutaj Elizeusz to jest symbol Boga. To jest symbol Boga. To jest jak, on jest jak Bóg. Tutaj czytaj Elizeusza jako Boga tutaj. Rozumiesz? On mówi, nie wezmę nic od ciebie. Nie uwolniłem cię dlatego, żebyś coś mi dał. To nie dlatego cię uwolniłem. Rozumiesz? To w ogóle nie tak. W ogóle nic nie należy robić dla czegoś. Rozumiesz? W ogóle miłość to jest taka w ogóle sfera,
Jak się mówi, ja służę z miłości, no służę z miłości, bo ja tylko nie umiem powiedzieć, dlaczego ja służę. Ja nie wiem, dlaczego ja służę. Czasami się zastanawiam, mówię, po co ja to robię. No nie wiem, po co ja to robię. Ja dzisiaj naprawdę jestem tak wolnym człowiekiem, że ja mówię, bo ja kiedyś służyłem z deficytów, naprawdę, słowo honoru. Ja robiłem różne rzeczy i cały czas się patrzyłem w niebo, czy on na mnie patrzy. W ogóle wyszedłem ze swoich zaburzeń, wyszedłem w ogóle z odrzucenia, z poniżenia, z różnych rzeczy. Ja się świetnie czuję, oglądając, proszę Ciebie, Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler. Rozumiesz? W ogóle nie mam żadnego problemu. I moje namaszczenie w ogóle nie spada. Wręcz rośnie. Jak patrzę na nią, to widzę, jak powinien prorok działać. Dobra, nie? Uznaj to za łaskę. Boże, dziękuję Ci. Jestem wolny i tyle. 17 werset. Naaman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą to twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa Twój będzie już składał ofiary całopalne, nie będzie już składał ofiar całopalnych ani twoich innym Bogom, jak tylko Panu. Łaskę uwięcz wdzięcznością. Zobaczcie, co robi Naaman. Naaman mówi, w ogóle on się nawraca. Się nawraca. W ogóle chcę Ci coś powiedzieć. Jak Ty sięgasz po kolejne formuły wolności, to wiesz, co tu się będzie działo? Ty będziesz, im bardziej będziesz wolny, tym bardziej będziesz dotykał serca Boga w ogóle. Tym w ogóle wdzięczność w Tobie to będzie rosła i ona będzie stawała się taką naturalną cechą Twoją. Naturalną. Prawdziwe rzeczy, one w nas powstają jako naturalne. Ja na przykład czasami słucham, jak się pastorzy wypowiadają, mówi, ja nie chciałem być pastorem, mówi, Pan mnie tam postawił. Ja mówię, Ty jesteś, mówię, do uwolnienia człowieka. Jak Ty nie chciałeś być pastorem? Jak pierwszy głos Boga, do czego to jest pragnienie? Pierwszy głos Boga w ogóle. Ty mówię, naprawdę nie chciałeś być pastorem? Czy teraz tak do mnie mówisz, żebym uznał, jaki jesteś dzielny? Co chcesz osiągnąć teraz, mówię? Wiesz, jak ludzie nie lubią takich rozmów, szczególnie słudzy może. Że bardzo nie lubią. No tak ładnie, ja nie chciałem być pastorem, a ja chciałem być. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Właśnie ja chciałem być. I chcę. I chcę jeszcze więcej znaczyć i chcę jeszcze więcej wpływać. Tego właśnie chcę. I chcę być pierwszy. W ogóle normalne są rzeczy. Jak oni przyszli do Jezusa i się spieszali, kto jest pierwszy, czy Jezus zgromił, to on nie zgromił. On tylko kierunek nadał. Wy chcecie być pierwsi? Bardzo dobrze. Stańcie się sługami. No to droga do bycia pierwszym. To jest droga do bycia pierwszym. Ale nie można powiedzieć, ja nie chciałem. Kłamiesz. Chcesz w tej chwili być podziwiany, po prostu odrzucenie przez siebie wali uszami i nosem ze wszystkich stron. Odrzucenie z ciebie wali. Nie chciałeś. Chciałeś. Zawsze chciałeś. Krzywe to jest dalej w tobie. Ale kiedy prawdziwie coś się dzieje, to wzbudza to w tobie wdzięczność. Facet przychodzi, ziemię mi daj. Bo wiecie, o co chodziło? To chodziło, że musi być kawałek Izraela, kawałek ziemi izraelskiej. On tą ziemię wziął i on z niej ołtarz tam zrobił. Rozumiesz? On powiedział, na tym ołtarzu ofiary będę składał Jahwę teraz. 18-19. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla swojego sługi, mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddawać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla swojego sługi w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz. Idź w pokoju, a gdy odszedł od niego, idź w pokoju, na tym zostaniemy. A więc nie obawiaj się, że twoja wolność, ona zostanie w jakikolwiek zachwiana, w jakikolwiek sposób zachwiana, jeżeli nie zmienisz teraz wszystkich innych dziedzin życia.
Nie bój się. Wszystko ma swój czas, swoją porę. Jesteś w procesie. Sięgnąłeś po wolność. Nie martw się, że jeszcze inne dziedziny są zniewolone. Zobaczcie, ten generał musiał wchodzić do świątyni Rimona ze swoim królem i się kłaniać. Czy w ogóle Elizeusz powiedział, w ogóle nie wolno ci wchodzić tam. Nie, Elizeusz powiedział, tyle to jest niewolone na Rimona. No Rimon weź. Ja kiedyś specjalnie poszedłem do kościoła katolickiego i zjadłem publicznie opłatek, proszę ciebie, i napiłem się wina z księdzem za ołtarzem i specjalnie dopuściłem do internetu. Po co ja to zrobiłem? Bo protestanci się bali w ogóle tego opłatka jak święconej wody. Diabeł, człowieku. Potem pastory dzwonili, dlaczego zjadłeś opłatek? Ja mówię, bo to jest woda z morską, z morką. Takie ciastko, chips o smaku kościelnym. Można to żreć, ile się chce. Skalałeś się. Ty jesteś przytomny. Skalałem się. Czym się skalałem? Specjalnie to zrobiłem, żeby wam religijne głupoty z głowy wybić. Katolikom, żeby pokazać, że tam nie ma nic. Chipsy to chipsy. Tam się dym taki zaczął. Biskup o tym wiedział? A wy się go spytaj. Czy wiedział biskup? Ja wiem jedno. To nie kala. Chociaż się do podniebienia przykleja, co tak nie wygląda. Dawno nie jadłem, to mi się przykleiło. Skala, lokala, ciastko czy kala. Nic, co wchodzi przez usta, nie kala, nic. Nic, nic. Nie ma takich rzeczy na świecie. W wolnym świecie. Bo w niewolonym świecie to wszystko tam będzie zaraz. A Elizeusz mówi, idź do tego Rimona. Od 20 do 24. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto Pan mój oszczędził, nawet nie będę czytał, co ten Gehazi narobił, Boże, chciał szmal za to. Mówi, Pan nie wziął, to ja weź. Chodzi o to, że nie gorsz się bezprawiem wierzących, którzy chcą, którzy jakby szydzą, poniżają twoją wolność. Będzie wielu braci i siostr, którzy twojej wolności nie będą mogli znieść i będą cię nazywali pysznym. Nie gorsz się nimi. Oni są zniewoleni. Gehazi był zniewolony. Zniewolony, rozumiecie? Zniewolony. Nie gorsz się. Tacy są nasi bracia i siostry. To są nasi bracia i siostry w duchu, ale często wrogowie w duszach. Taka jest prawda o chrześcijaństwie. Jesteśmy jedno w duchu, ale w duszach naszych wielokrotnie jesteśmy wrogami. Często też nie rozumiemy w ogóle, dlaczego tymi wrogami jesteśmy. Znaczy musimy zrozumieć, że dusze zaburzone, no chora rzecz, no to jesteś wrogiem w tej chorej rzeczy. Jesteś tym, jak ludziom się mówi w ogóle o wolności, słuchajcie, ludzie już wszystko zarzucają, bo u was są kundolini. Ja mówię nie kundolini, tylko chrystolini. Taki jest duch chrystolini, mówię, a nie kundolini, tam kundolini. Do Chrystusa jest, mówię, a nie kundolini. Wszystko zarzucają. Tak jest, ja mówię, to bzdury są, my jesteśmy wolni, wolni, wolni ludzie, wolni ludzie. Nie bojący się żyć w tej wolności. I nieważne, czy ludzie będą mówili, że będą, o co to się z tobą dzieje? No jestem wolny. Wiecie w ogóle, że ludzie spodziewają się, że wolność będzie inaczej wyglądać. Mają swoją koncepcję. To będzie taka wolność, ale stonowana, taki stonowany rzecz. Nie ma stonowania. Jak ty się wyzwalasz, to wyjdziesz jak przecinek. Rozumiesz, o co chodzi? Jak się wyzwalasz, to idziesz jak przecinek. W ogóle przestają istnieć dla ciebie granice. Granicą jest prawda. Rozumiesz, o co chodzi? Miłość. O takie granice masz. Miłość, prawda, w ogóle. A innych granic nie ma. Jesteś wolny z tym wszystkim. Po prostu. I od 25 do 27, ostatni fragment.
Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go: Elizeusz, skąd wracasz Gehazi, a on na to twój sługa nigdzie nie wychodzi, on rzekł do niego: nieprawda, czy moje serce nie jest za tobą? Czyli Gehazi wraca do Elizeusza, Elizeusz mówi do niego: wiem, że wziąłeś pieniądze, dlatego, że wziąłeś pieniądze, tam nie wiem, co on zrobi. A, co on zrobił? Gdy to ciebie Bóg używa. Tutaj chcę, żebyś teraz zobaczył miejsce Elizeusza, bo też chcę, żebyś też zrozumiał, że to ciebie Bóg będzie używał do wyprowadzania ludzi na wolność. To nie tylko chodzi o to, że twoja wolność będzie podnoszona, tylko również po tym, jak twoja wolność będzie podniesiona, to również ty będziesz używany do tego, aby innym pomagać wychodzić na wolność. To, że gdy to ciebie Bóg używa do wyprowadzenia kogoś na wolność, to pamiętaj o tym, żeby cała twoja dusza nigdy nie szukała swego w tym wszystkim. To jest bardzo ważna sprawa. Ja wyprowadzam mnóstwo ludzi na wolność, ale ja naprawdę w swoim życiu uznałem, że ja jestem kanałem. Ja jestem kanałem. Ja na przykład w ogóle nie odbieram sobie chwały za to, co ja robię. Ja też nie używam dziwacznych zwrotów, które są z tym związane. To nie ja, ale Pan. W ogóle, bo to są głupoty. Się nie wiadomo, gdzie się twój duch kończy, a gdzie się pański zaczyna, bo to jest tak wymieszane w tej chwili, że to nie wiesz tego, to możemy teologię, ale weź wlej do jednej szklanki wodę taką i wodę inną i wymieszaj, teraz potem rozdziel te wody. Jedna będzie na męczowianka, drugi będzie żywiec. No i teraz proszę iść to podziel. Jak ty to podzielisz? To jest, nie podzielisz. Duch Święty zamieszkał w tobie, on się złączył z duchem twoim na wieczność. To jest produkt połączony na wieczność. To się przeniknęło, połączyło i koniec. I teraz to no nie ma, to nie ja, to Pan, bo jak ktoś mówi, to nie ja, to Pan, to znaczy, że ten człowiek w ogóle nie ma pojęcia, co z jego duchem jest. On nie ma pojęcia zjednoczenia, nie rozumie, że w ogóle zjednoczenie to jest integralna część w ogóle Ewangelii. Wiesz, pojednanie z Bogiem, bycie jedno z Bogiem. Ale właśnie kiedy będziesz używany do wolności, a pamiętaj, będziesz, kiedy ty swoją wolność będziesz brał, tak? To będziesz potem używany bardzo mocno. I po prostu uznać, że to jest normalny produkt. To w ogóle normalna sprawa, no uwalniam. W ogóle nie robię z tego żadnej hecy. Uwalniam, uzdrawiam, w ogóle wiecie. Wyprowadzam na wolność. Wiecie, jakby ja na przykład, ja osobiście, ja tak, ja ani nie słucham swoich kazań, ani się nie przyglądam różnym rzeczom, ja w ogóle nie robię takich rzeczy. Ja nie analizuję, są usługujący, niektórzy tam analizują, ja nie analizuję, ja nie pamiętam. Ktoś mówi, a ty słuchałeś siebie, ja nie mówię. Wiesz co, czasem mi się zdarzało, że coś posłuchałem, bo potrzebowałem tytuł do nauczania, bo zapomniałem w ogóle jaki tytuł, nie? To tak, ale tak, to nie słucham. Wiedzę, nie wspominam żadnego z moich sukcesów, słuchajcie. Ja naprawdę żyję dniem dzisiejszym. Mnie tak jest dobrze dzisiaj, w ogóle jako wolny człowiek jest mi dobrze dzisiaj. Ja nie wiem, jak jutro będzie, wiecie. O wczoraj już nie pamiętam, mnie nie obchodzi. Dzisiaj jestem człowiekiem, któremu jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I też jak będziesz niósł tą wolność ludziom, tak? To w ogóle nieś tą wolność, a potem to wyrzucaj za siebie. Zapominaj o tym. I dalej nieś wolność. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle nie zbieraj tego. Nie zrób sobie ściany, na której poprzybijasz sobie proporczyki. W ogóle rozumiesz? Tu, tam, w ogóle. Ja na przykład, żeby moja żona robi zdjęcia, żeby moja żona zdjęć nie robiła, to ja bym nie robił zdjęć na przykład, bo ja w ogóle nie mam w sobie czegoś takiego, żeby upamiętniać. To się ona upamiętnia. Znaczy, ja nie mówię, że to jest złe. W porządku jest, tylko że ja tego nie mam. No, ja się nie znam na tym. Ja się w ogóle. Ja coś takiego mi się zrobiło, że ja w ogóle nie upamiętniam sukcesów. Wiecie? Nie upamiętniam. Ja żyję swoją wolnością. Ja jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo szczęśliwy jestem w ogóle. Tak w ogóle. Ja ze tym żyję. Nie? I też tak żyję, jak będziesz pomagał innym ludziom. Tak? Uzdrowisz, uwolnisz, przyprowadzisz do Jezusa, wyprowadzisz z kanału, wstrzesisz z martwych, coś tam w ogóle, zrobisz jakiś ruch, robisz, to w ogóle okej. Okay. I dalej, ktoś tam, co tam u ciebie? No,
Wiesz, nie, no nie wiem, no wczoraj na siłowni byłem. Na zakupach, w Zarze ze spodnie kupiłem. Znowu powiedzę, że w lajkach chodzę. Nie, w ogóle nie. W ogóle w ten sposób, nie? Po prostu ja was chcę do tego zachęcić, bo jesteście powołani przez Boga do bycia, do życia w wolności, w pełnej wolności. Nie zostawiajcie najdrobniejszego zniewolenia w swoim życiu. Proszę. Nie zamiatajcie pod dywan tego. Naprawdę. To tak nie działa, bo to ci się, to wcześniej czy później to ci odbije jak kij w lesie. No. To ci odbije. Tak jak się idzie przez las, się naciąga, właściwie dostaje w łeb człowieku. Nie. No, to nie rób tego. Coś się dzieje w tobie, nazwij to. Masz ciągoty homoseksualne, nazwij te. Ostatnio uwalaliśmy ludzi od duchów homoseksualczyków. Jak Agata na Stawienniczej nakazała duchom homoseksualnym wychodzić, to facetów z butów wyrywało. Człowieku, no. Wszyscy wierzący. Ale potem ludzie przychodzili i mówią, ty, co mi się stało w głowę? Mówi, wow, ja wytłumaczyłem ludziom, duchy homoseksualne to nie chodzi o to, że ty w ogóle chodzisz z facetem do łóżka. Albo że na przykład w ogóle masz perwersyjne myśli o mężczyznach, bo to nie o to chodzi w ogóle. Duchy homoseksualne, zasadniczo duchy homoseksualne, tak? One doprowadzają do braku decyzyjności. Jakby kastrują ludzi. To jest człowieku taka jazda, że się w głowie nie mieści. To w ogóle jest facet, normalnie kiedyś facet to był normalny facet. Kiedyś. Przed na wojnę. Człowieku wie, o co chodzi. Brał człowieku miecz, łuk, dzika przyniósł do domu. Wie. No taki facet, to w ogóle na niego nie było problemu, że to w ogóle idę, zwyciężam, wojuję, zcinam łeb wrogowi. W ogóle taki facet był kiedyś, rozumiesz, o co chodzi. Dzisiaj facet stoi, on nie wie, czy ma pająka na bicie. On nie wie. Ja będę o to tobie chodzi, a nie wiem tak do końca. Ja będę jesteś fan. A jeszcze w naszym kraju. Słuchajcie, my przodujemy w tym. W ogóle wiecie, dlaczego jest taki kult maryjny w Polsce? Bo u nas jest kult matki Polki. U nas matka Polka to jest kobieta, to niesie 4 reklamówki, proszę ciebie, a on idzie przed nią. On idzie przed nią, ona za nim z 4 reklamówkami i z dwojgiem dzieci. To jest Polska. Dzień kobiet obchodzimy. Dzień kobiet. Jeden dzień. Bardzo ważna rzecz. Co mamy zrobione w naszym kraju w ogóle z głowami. To Maryja się pojawiła taka, rozumiecie, o co chodzi. Bo to w innych krajach to w ogóle tak też nie działa z tobą. To w takich krajach jak nasz to działa taka Maryja. Zawsze dziewica. Ostatnio mój taki znajomy ksiądz mówi, to nie jest prawda. Przesadę. Przyjaciele, nasza wolność zależy od nas, nie od Boga. Bóg dzisiaj prze na to, abyś był wolnym człowiekiem. Nie zatwardzaj serca twojego jak dłoń. Przede wszystkim Bóg chce, żebyś był wolny. Przede wszystkim. Bóg nie chce, żebyś przede wszystkim służył. Bóg nie chce, żebyś przede wszystkim coś tam zrobił. Bóg chce, żebyś przede wszystkim był wolny. Tak jak ty, rodzic, do rodziców w tej chwili mówię, chcecie, żeby dzieci wasze przede wszystkim były szczęśliwe. Normalny rodzic tak chce. Normalny. Patologiczny rodzic, to inne rzeczy. Tak? Normalny chce takie rzeczy. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. On tak jest. W ogóle on jest szczęśliwy, jak my jesteśmy w ogóle wolni, jak my jesteśmy szczęśliwi, jak my chodzimy bez zaburzeń, bez kompleksów, wyluzowani, rozumiesz, o co chodzi? Po prostu, wiesz, się bujamy i żyjemy. To on jest szczęśliwy wtedy. Taki człowiek może iść, może głosić, może mówić, rozumiesz? Może uzdrawiać, taki człowiek może być milionerem, rozumiesz, o co chodzi? Jak jesteś wolnym człowiekiem w Chrystusie, to możesz milionami obracać. To ci się, rozumiesz, to ci do głowy nie przyjdzie, że teraz kupa kasy przelatuje przez twoje ręce, to ty zgubisz. Prawda? No w ogóle co ty, no proszę cię, no. Chodzę tak, no tak będę chodził, no. Dalej tak se chodzę, tak lubię. Tak chodzę, bo tak lubię. Tak? Będę sobie żył normalnym życiem. Kościół może mieć 100, 200, 1000 ludzi.
a u nas cały czas Kościół rośnie, rozumiesz, rośnie wszystko, a ja w ogóle mam cały czas takie same podejście do wszystkiego. Ja wyluzowany, chodzę po prostu sobie tam człowieku. Rozumiesz, w ogóle mam... No co mnie to? No chwała Bogu, no jest nas coraz więcej, będzie cieplej. Rozumiesz? Każdy mróz przetrwamy. Nie robię z tego żadnego halo wielkiego. Ludziom Kościół urośnie, tam będzie 15 osób przyjdzie, halo zrobić, ale nam Kościół urośnie. To jest spokój, wyluzuj. Wyluzuj. Zawsze mi się pytam, mówię, Boże, skąd to słowo wyluzuj? I kiedyś czytam Biblię, patrzę po życie, ja tamten, jak on się nazywał ten, co w Sodomie tam? Lot. Z tej Sodomy wracam, gdzie tam odpoczął w mieście Luz. A, wyluzował. Facet wyluzował. Bądźcie w moim luzie. Stańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci za każdego człowieka. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, że Twoja wolność jest nam dana, że Ty pokazujesz nam drogę do Twojej wolności, że Ty, Jezus, wskazujesz nam na wszystkie aspekty tej drogi, że nie ma takich rzeczy, które przed nami zapajasz do Świętym. Ojcze, modlimy się teraz w imieniu Jezusa i my chcemy, aby każdy fragment naszych dusz był absolutnie wolny. Chcemy, żeby każdy fragment naszych ciał był absolutnie wolny. I nie zgadzamy się na żadne zniewolenie, które najdrobniejsze. Czy to na pułapie umysłu, czy emocji, czy na pułapie naszej fizyczności, czy finansów, czy czegokolwiek, Duchu Święty. Ty przyszedłeś, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Życie w obfitości. Ja proszę Cię, pomóc się teraz, jeżeli widzisz pewne rzeczy, które są w Twoim życiu, są za Ciebie ciężarne, są zniewolenie. Nazwij je teraz, proszę, jak się modlisz i powiedz, Boże, ja wychodzę z tej rzeczy, po prostu. I przyjmuję Twoje prowadzenie, przyjmuję Twoją drogę do Boga. Ojcze, ja modlę się teraz. Słyszysz ludzi, którzy się modlą. Ty zawsze odpowiadasz na modlitwę wiary. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Wywyższaj się. Wywyższaj się. Amen, 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 poko, toro, padre, panie, synu, wiele. Cudownie się słyszy. Pokazuj jak najgłębiej. Wskazuj też drogę do wyjścia. I żaden człowiek nie zostanie bez zobaczenia drogi. Jak już dzisiaj następują oczy, takie punkty, jak się pojawiają te punkty, od czego ludzie mają zacząć, niech widzą odcinki. Niech to nie będzie enigmatyczne, niech to nie będzie zbyt wielkie teraz. Ojcze, ja modlę się o to. Ja chcę, żeby to były odcinki. Ja chcę, żeby ludzie widzieli od punktu A do punktu B. Niech oni to widzą. Niech widzą, co mają zrobić. Ojcze, ja modlę się też, żeby stawali na ich drodze ludzie, którzy będą im pomagać. Żeby oni rozpoznawali tych ludzi. Żeby rozpoznawali też zdarzenia, żeby nie uciekali od razu, kiedy będzie trudno. Ojcze, modlę się, uwielbiam Cię. Wywyższam Cię, Król. Wywyższam Cię, Król. Wywyższam Cię, Król. Ja przeklinam każde zniewolenie. Najdrobniejsze zniewolenie. Najdrobniejsze zniewolenie. Najdrobniejsze zniewolenie. Ja proszę Cię, żebyś się nie bał przyjść do Twojego lidera i powiedzieć mu o tym, żeby Ci pomógł w jakimś zniewoleniu. Nie bój się tego. Przyjdź do niego. Przyjdź do człowieka, który jest godny zaufania. I powiedz do niego, bracie, siostro, ja potrzebuję Twojej pomocy. Powiedz mu o tych rzeczach. Powiedz mu o tym, co Cię zniewala. Powiedz jemu właśnie. Niech on to w ogóle się dowie, w ogóle zaprzęgnij go do tego, powiedz, pomóż mi. Pomóż mi. Ojcze, ja modlę się, żeby tacy ludzie stawali tutaj w służbie. Żeby też ludzie, którzy są tutaj na miejscu, odważnie szli do swoich liderów, do swoich duchowych ojców, to ludzie, którzy już ufają. I odważnie mówisz o tych sprawach. Proszę Cię, Ojcze, żeby otrzymywali Tobą pomoc, prawidłową pomoc, żeby to nie były, Ojcze, jakieś mrzonki religijne. Ama na hadre de chodu, kiedy będę frejsa, kiedy będę wysyła, kiedy będę wysyła, kiedy będę frejsa. Jeszua, kiedy będę frejsa.